Mam dziwne odczucie, że moi widzowie odczuwali głód z powodu braku odcinka na winnicy. Witam Was tutaj, cześć Ciągnąż i zapraszam Was na kolejny odcinek z Mniejsza z tym. W dzisiejszym odcinku opowiemy głównie, co by dużo nie mówić, temat kolejnych rzeczy. Jeżeli słyszycie mój lekki inny głos, jest to spowodowane głównie tym, że jestem jeszcze chory, dlatego jest takie opóźnienie tych odcinków i po prostu mój głos wcześniej był o wiele bardziej niski niż teraz, no tak czy siak. Jestem zdziwiony naprawdę i bardzo zadowolony, że tak bardzo się podobał odcinek na winnicę, tyle osób obejrzało go i że parę osób też przybyło tutaj do nas nowych. Tak czy siak, no, liczę, że Wam się podobało, ale nie wiem niestety, kiedy będzie kolejny taki duży odcinek z Warszawy. Tak czy siak, dochodzimy do TBM-ów. TBM-y działają jak działały, ale o krok dalej. Czyli na odcinku w Dudnowskim mamy Marię, która już jest od jakiegoś czasu wywiedziła 2239 metrów, jest na zaciszu, a Anna się kręci i wywiedziła 1017 metrów i jest kawałek z Kondratowicza. Co ciekawe, Maria i Anna będą też razem się wiercić już od stacji Zacisza do stacji Trocka. Krótki odcinek, ale tak czy siak. Dalej na odcinku zachodnim Elżbieta wydłużyła swoją podróż, 320 metrów na razie wywiedziła już ze stacją Powstańców Śląskich, a Krystyna dowiedziła się już do stacji Utlyków i wywiedziła łącznie 997 metrów. I to tyle z informacji z oficjalnych strony metra, a z nieoficjalnych informacji wiemy, że winda cały czas na remoncie nie działa, południowa na peron, poziom 0-3, na Księcia Janusza przy wyjściu numer 6, poziom 0-1, na Kabatach, to jest nowa winda, południowa wschód, poziom 0-1, czyli na Kabaty nie da się zjechać już teraz, chyba, a nie, jest jeszcze jedna winda, no tak czy siak. I na Tolin, winda południowy zachód, poziom 0-1, i Tacławicka, winda południowa na peron, poziom -1-2, czyli na Tacławickiej nie ma miejsca dla niepełnosprawnych. Dalej mamy nieczynny pop na metro Świętokrzyska 2 i metro Rondo ONZ, z czego ja nie powiem wam, który to jest pop metro Świętokrzyska, a jest napisane, to jest pop na linii M2. Czyli w starej części, jak się idzie tym pasażem handlowym, tamten pop powinien działać. Dalej, jak może wiecie, i jesteśmy w czerwonej strefie. I w związku z tym będzie jeździć więcej autobusów warszawskiego transportu publicznego, czyli wszystkie pojazdy będą jeździć, żeby dało się zachować tam bezpieczny dystans i tak dalej. Ja wam nie będę tutaj dokładnie mówić, jakie są bezpieczne dystanse, ile osób może być w tramwaju, w pociągu, bo to zależy od składów i tak dalej. I wy to chyba wiecie w większości. Więc jak coś, to po prostu będzie link w opisie. Dalej, tutaj jest ZTM, bo my jesteśmy już w ZTM-ie, się chwali tym, iż ogólnie warszawiacy dobrze oceniają naszą komunikację miejską. To jest dokładne procenty, 93% respondentów twierdzi, że jest to bardzo dobrze, więc ogólnie, no co dużo nie mówić, nie ma co się dowiedzieć. Największą ocenę najlepiej ma metro warszawskie, to jest ponad 98% osób zadowolonych lub więcej, nie pamiętam. I mobilny pop. Nie będzie już mobilnego popu na razie, na jakiś czas, ale jest podsumowanie jego. Jeździł on od 12 czerwca do 9 października, czyli ogólnie całkiem długo. Był prawie w wszystkich dzielnicach Warszawy, może poza Wawrem, chociaż tego nie wiem. I tak, co najciekawsze, odwiedził logo 496 osób i 96 biletów długookresowych zostało odwieszonych. Wyrobiono 106 specjalizowanych kart miejskich. We wrześniu natomiast mobilne popy dyżurowały pod szkołami średnimi i co najciekawsze, to było 16 szkół i odnotowano 1500 osób, które w tym czasie
kupiły, które tam były, 300 biletów zostało nabytych i ponad 340 osób robiło kartę miejską. Fajnie. I niektórzy wymienili kartę ucznia na pierwszą kartę młodego warszawiaka. W 24 miejscach na pętlach i centrach handlowych odwiedziło ich aż 4300 pasażerów, czyli całkiem dużo. Niestety mnie w tych osobach nie ma, bo ja tylko oglądałem go z zewnątrz. Była zbyt duża kolejka, żebym tam jeszcze wszedł. W sumie od 12 czerwca do 9 października do mobilnych popłów przyszło 6251 pasażerów. To były ponad dwa autobusy, z tego co pamiętam, którzy kupili 1670 biletów, 1277 zostało odwieszonych, zostało wyrobionych 1094 specjalizowane karty miejskie, warszawskie i 904 echologramy zostały założone. Także ogólnie całkiem nieźle, oczywiście było bezpieczeństwo, wszystkie rygory, przyłbice, maseczki i tak dalej. Ale to przecież wiemy. Dziękujemy mobilnym popom, miejmy nadzieję, że zobaczymy je znowu w następnym roku. Dalej, no, kolejna strona, iż w tramwajach warszawskich mamy, że od 17 października może być 30% wszystkich miejsc siedzących i taką zasadę przyjmuję tutaj. 30 miejsc siedzących, a nie 50% WHL. W sensie 30 miejsc wszystkich, a nie siedzących. Nie wiem jak to będzie, ale zobaczymy. Tak, no tramwaje ogólnie starszego typu, bo jeszcze ma około 70 osób, 60-70 osób. Pociągi metra w zależności od typu 340 lub 450. W autobusach to jest jeszcze bardziej różno i w SKM-kach również jest różnie, bo od 210 do 292 osób. To zależy oczywiście od typu. Na SKM-kach napisali dokładnie to samo, że są różne składy i różnie jest to poukładane. Dochodzimy do informacji ogólnie ZTM-u, w sensie WTP. Zakończona praca mobilnego popu. No cóż, z przykrością muszę poinformować, iż to jest prawda. Dalej, czerwona strefa, to nas nie obchodzi. Cmentarze już od soboty. Od soboty, która była parę dni temu, jeździ już pierwsza linia C40 z metrem Łociny do cmentarz północny, brama zachodnia. Jedzie on przez bramę główną, przez bramę południową i do bramy zachodniej, więc jak coś możecie już jechać. Od 17-18 października będzie kursować również co 10 minut 169, a od 24 października i 25 na tras linii autobusów 115, 147, 196, 169, 173, 211, 250, 409 i 500 wyjadą dodatkowe autobusy. Oprócz linii C40 zostaną uruchomione linie C9, C11 i C1, które będą jeździć na odpowiednich trasach. C9, metro Młociny, cmentarz północny, brama główna. C11, Brudno, Pogrodzie, Powiązki, cmentarz wojskowy. I C1, tramwaj, Annopol, cmentarz wolski. Autobusy ogólnie będą jeździć dosyć często. Będą jeździć od poniedziałku 26 października do piątku 30. Będą jeździły nasze tramwaje i autobusy. C9 będzie jeździć co 5 minut, C11 co 10, C40 co 10 i 409 i 500 również co 10 minut. Także ogólnie całkiem cacy. Dalej zapraszamy do punktów kodowania. Tym razem pojawił się nowy w Wołominie. Cieszymy się, no i co dużo nie mówić, coraz więcej ich się nam tutaj pojawia. Jest czynny we wtorki, środy i czwartki w różnych godzinach otwarcia, zazwyczaj 8.30, 16.00. Ale no cóż, dalej dochodzimy do jak działają aktualnie ZTM-y. No i ogólnie w punktach popu stacjonarnych, bo mobilnego już nie ma, od godziny 10 do 12 pierwszeństwo, a właściwie tylko osoby po 60 roku życia mogą tam przebywać. I sądzę, że to nie jest złe, biorąc pod uwagę, jak w tych popach jest faktycznie kolejka non-stop. Także nie tylko w sklepach, ale również w popach ZTM-u mają pierwszeństwo seniorzy. Zawieźć bilet, to jest ważna informacja. Jeżeli macie kartę miejską, to możecie ją 3 razy w ciągu roku zawiesić i odwiesić. Są dwa haczyki. Jeżeli skorzystacie już z tego w tym roku, możecie to zrobić jeszcze tylko 2 razy i odblokowuje ci się znowu trzykrotność odwieszenia i zawieszenia w nowym roku. I to będzie już normalnie, to nam z nami zostanie. Jest tylko na 30 i 90-dniowe. Bilet seniora, bilet roczny dla czterech dzieci, metropolitarne, kartę warszawiaka i tak dalej. Można 3 razy zawiesić, ale jest haczyk. Musi być zawieszony na co najmniej
5 dni i kata miejska musi być ważna co najmniej 5 lub 6 dni, dłużej niż ta przerwa będzie trwać. Znaczy nie dłużej, tylko co najmniej na 5-6 dni. Więc ogólnie całkiem ciekawie. I jest to rozporządzenie z 9 października 2020 roku naszego wspaniałego prezydenta. Także oczywiście odwieszamy i zawieszamy z naszej strony internetowej. Dalej C40, czyli tak jak mówiłem, jeździ od cmentarza północnego w ramach zachodnia do metro Łociny. No i dochodzimy do ZDM-u, już powoli mi się kończy oddech. Jest bezpieczniej po zmroku, czyli po co doświetlamy tej ulicy dla pieszych. Ogólnie dostało bardzo dużo znowocześnionych naszych ulic, dzięki czemu jest o wiele jaśniej. I tutaj mamy dokładną modną tabelkę, która nam przedstawia, że odkąd zostało to zwiększone, czyli od 2017 roku do 2020 maja roku, przypadki rannych i zabitych znacznie zaczęły spadać właśnie po 18, do tego, że w tym roku jest to raptem 23 osoby, raptem, i tak dużo, ale 23 osoby ranne i 3 osoby zabite. Ale no właśnie jest o wiele lepiej na tych przejściach. Jak widać, trudniej wjechać, w sensie już z premedytacją właściwie wychodzi. No ale tak czy siak, bardzo dobrze, że tak to działa. No i właśnie co do oświetlenia, na ulicy Elektrykarskiej będą nowe latarnie, a właściwie już stoją. Cieszymy się, będzie jaśniej. I to jest ten nasz projekt, w którym cały czas nowe oświetlenia z programu SOWA pojawiają się w Warszawie. Na Ursynowie duże i nieczytelne dla kierowców skrzyżowanie zmieni się na rondo. To jest rondo, o którym już chyba mówiliśmy kiedyś, tak mi się przynajmniej wydaje. Bardzo dziwnie wyglądało to skrzyżowanie. To, że jest nieczytelne, to się nawet nie dziwię. Do tego stopnia, że z jakiegoś wjazdu parkingowego, prywatnego będzie też wjazd na rondo i takie dosyć ciekawe. Będą miały znaki, że wjeżdża się na rondo i w ogóle. Co najciekawsze, rondo powstanie. Nie wiadomo jeszcze kiedy, bo jeszcze przetargi i tak dalej, ale dobrze, dobrze, bo akurat w tym miejscu, jak patrzę się na te aktualne skrzyżowanie, to aż boli głowa. Wrocławska zyska drogę rowerową, w planie odnowienie chodnika i zielenie. To jest dobra nowina. To będzie około 150 metrów fragmentu chodnika do remontu. Powinno być więcej, no cóż. I będą tam ścieżki rowerowe, asfaltowe i tak dalej. Po nowemu, po ładnemu, żeby było przyjemniej, bo jak się idzie takim starym chodnikiem, jak się nie patrzy pod nogi, to można się wykoleić, to też niedobrze. I dlaczego nasze tutaj strefy płatnego parkowania się powiększają? Ja nie będę tego mówić i nie będę tego komentować, bo moje zdanie już znacie. Natomiast co ważniejsze, po prostu sobie dam wam link do tego w opisie i sobie sprawdzicie, jak będziecie tego potrzebować, bo ja nawet tego nie będę komentować. I UM. No i pierwszą jaką rzecz możemy przeczytać to, iż będzie Izba Pamięci na Cmentarzu Powstańców. To jest dobra nowina, jakaś Izba Pamięci, jakieś takie fajne miejsce, gdzie będzie można powspominać, zobaczyć. Powstanie też Mur Pamięci i to będzie do około 2022 roku, jakoś tak mniej więcej, do 6 lipca 2022 roku. Jest to przetarg, w sensie umowa już podpisana. Dalej szkoły ponadpodstawowe, w tym też uniwersytety, to i szkoły wyższe, są aktualnie na pracach w nauce zdalnej, chyba że potrzebują, mają te praktyki, to wtedy mają hybrydową. No i jest parę tutaj naszych, tutaj o wiele więcej tego już działa. No i mamy nasz raport zakażenie wśród nauczycieli od 1 września, to jest 109 nauczycieli, 142 uczniów, 21 pracowników administracji, 12 placówek całkowicie zawieszonych zajęcia, a 158 częściowo i kwarantanną objęto 1710 osób, w tym uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i jedną pielęgniarkę szkolną. Obecnie 6 placówek ma całkowicie zawieszone zajęcia, 59 placówek częściowo, na kwarantannie przebywa 618 osób, więc ogólnie no, nauka zdalna, jak już to było kiedyś. To, czy to będzie działać i czy nie, nie będziemy nad tym myśleć. Nowe opłaty za śmieci, będzie drożej, pewnie w sensie dla wszystkich, tak mi się wydaje. Jeżeli nawet stwierdzi, że będzie dla ciebie taniej, to pewnie będzie jakiś haczyk, że nie będzie taniej. I warszawska patelnia zmienia
tutaj swojego operatora. Czekamy na pomysły. Do 23 października do godziny 12 można składać oferty na to, jak ma teraz wyglądać patelnia, na operatora i tak dalej. Pytanie to miejsce na inspirujące projekty, chociaż jak dla mnie powinni po prostu ją wyremontować, żeby wyglądała jakoś tak trochę lepiej. Na koniec ustosunkuję się do tego, co się dzieje aktualnie w sprawie maseczek i mieszkańców Warszawy. Znaczy, nie wiem, czy to wszyscy są mieszkańcy, ale jeżeli ktoś faktycznie atakuje motorniczą za to, że zwraca uwagę, żeby założyć maseczkę, to jest, nawet nie jest lekkie przegięcie, to po prostu nie korzystajcie z tej komunikacji miejskiej, bo nie zasługujecie na to. Powiem to tak. Nie ma żadnych słów usprawiedliwienia. Chyba, że jak zawsze ktoś zawinął. Jeżeli tak, to mi napiszcie w komentarzach. Ale jeżeli nie, no to nie ma po prostu, nie ma na to żadnych słów, żeby tak zaatakować. Ale z drugiej strony też osoby, które atakują, osoby, które nie mają maseczki, te właśnie mają maseczki i atakują, których nie mają, to też jest tragedia. W meczu była taka jedna sytuacja, gdzie praktycznie powalili człowieka, zamiast go po prostu wyrzucić z metra. No, straszne rzeczy się teraz dzieją, na szczęście ja głównie jestem teraz na powierzchni. No i będę nagrywać w najbliższym czasie dwa konkursy, no i odcinek z metra. Tak, odcinek z metra też będzie. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie w górę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco, kliknijcie subskrybuj i dźwięk dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Albo to będą Skylinesy, albo seria, której dawno nie było z PlayStation 4, ale chyba na nim czekacie. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!